Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i w tym filmie pokażę Wam postępy, jakie zrobiłem w końcu w mojej drukarce. W końcu miałem trochę więcej czasu, żeby się tym zająć, także i w końcu coś tutaj bardziej ruszyło do przodu. No więc tak, to co możecie tutaj zobaczyć, to jest szkło. Szkło, które miałem oczywiście już wcześniej, ale teraz jest założone za pomocą tych spinaczy. I jak widać jest fajnie ścięte, także nie ma żadnego problemu z tą śrubą, co tutaj wystaje. Ktoś mówił, że mógłbym tu po prostu śruby stożkowe zamontować. Mógłbym, ale nie chce mi się, bo i tak tutaj nie będę drukował. I tak tutaj ta dysza nie dojeżdża, więc nie ma to sensu. Oprócz tego, jak możecie zobaczyć, zostały ogarnięte wszystkie przewody, czyli wszystkie przewody do bieltacza, do karetki, do wentylatorów są już poprowadzone i są złączone w taką właśnie wiązkę i ładnie są poprowadzone tutaj po boku przy drukarce i tam do środka, co Wam później pokażę. No więc tak jak możecie się już domyślić, skoro przewody są ogarnięte, wszystko jest podłączone, karetka jest zmontowana też, jest wszystko to, co tam powinno być, no można już tak naprawdę drukować, co też nawet już próbowałem robić i wygląda to obiecująco, aczkolwiek jak widzicie tutaj mam wentylator, a nie mam jeszcze zaprojektowanego chłodzenia, także te wydruki jeszcze nie za bardzo się do czegokolwiek nadają. I to jest właśnie to, nad czym będę teraz pracował, czyli nad właśnie mocowaniem tego i chłodzeniem. Mam pomysł, jak to zrobić, mam wizję tego, jak to zrobić, ale jakoś nie mam aktualnie weny na rysowanie w inwentorze, także na razie sobie to zostawię na później. Coś, o czym nie mówiłem i czego nie planowałem wcześniej robić, to dampery pod silnikami. Z tym, że to nie są takie dampery, jakie można kupić, to są po prostu wydrukowane takie cienkie podkładki, jakby pod silnik z miękkiego filamentu. No i one troszkę izolują te wibracje, które przechodzą na ramę. Także nie jest to jakiś ogromny upgrade, nie daje też za dużo, no ale postanowiłem to zamontować. Pokażę Wam teraz coś ciekawego, jak te kabelki tutaj w środku wyglądają i są ułożone. Jakby kogoś dziwiło to, co jest tutaj. No to jest tymczasowy włącznik. Tymczasowy włącznik i w ogóle całe gniazdo jest tak na czas, dopóki nie ma tej bocznej ściany, jest to zrobione. Także nie martwcie się, tak nie będzie ostatecznie. Jest tam wszystko poizolowane, także nie ma opcji się dotknąć do prądu z gniazdka. Ja tutaj teraz tą drukarkę włączyłem, żeby odjechać stołem do góry, żeby można było Wam pokazać, co tam jest w środku. Tak więc ja tu sobie klikam i odjeżdża mi stół do góry. Proszę bardzo. No i magicznie mamy dostęp do tego, co jest tutaj. I już Wam opowiadam, co tutaj się dzieje. I tak, oczywiście mamy SSR, który nam przekazuje prąd zmienny z gniazdka bezpośrednio na stół. Z tym, że nie to chciałem Wam pokazać. Chciałem Wam pokazać oto małe tutaj cudo, to jest taka mała przetwornica step down, która zamienia mi napięcie 24 V z zasilacza, w którym by the way wymieniłem też wentylator na cichy, zamienia nam napięcie z zasilacza 24 V na 12. I teraz pytanie po co? Otóż większość wentylatorów cichych, takich jak Noctua albo te w kształcie takiej turbinki, które się używa najczęściej w druku do chłodzenia materiału, są na 12 V. Te od Sunona najczęściej są na 12 V, a to są chyba jedyne takie lepsze niż te typowe chińskie. Także trzeba zasilić je jakoś 12 V. I teraz ta przetwornica mi zmniejsza oczywiście napięcie z zasilacza na 12 V. I tutaj mamy takie fajne miejsce na płycie. Tego teraz nie będzie widać. Też Wam tego nie będę pokazywał. Dokładnie to wszystko jest w specyfikacji. Ale mamy zworkę, którą możemy wybrać, czy przekazujemy napięcie 5 V na wszystkie wentylatory, czy napięcie, które jest podawane na wejście dueta na wszystkie wentylatory. Ale można tą zworkę wyjąć i po prostu w jeden z tych pinów wpiąć napięcie jakieś zewnętrzne, czyli na przykład to z tej przetwornicy. I wtedy magicznie wszystkie wentylatory dostają napięcie 12 V właśnie z tej przetwornicy i możemy nimi sterować za pomocą PWM. Bo po prostu tam jest tylko inne napięcie w układzie, a dalej te tranzystory tam sterują tym wentylatorem tak, jak to miało być. Także bez żadnego kombinowania tak naprawdę możemy wentylatory na dowolne napięcie sobie zasilić. Różne oczywiście niż to, które mamy w zasilaczu i 5 V w duecie. Także bardzo fajne jest to w tym duecie, że można tak bez problemu zrobić.
No i dalej, tutaj macie pokazane, jak te przewody są ułożone. One są, jak widzicie, tak pospinane już raczej ostatecznie. Może to nie wygląda jakoś super pięknie, no ale nie o wygląd to chodzi, tylko o działanie. Także przechodzimy sobie dalej. Idąc dalej, jak mówiłem, wstępnie mi się już udało tym drukować. Tak więc już też konfiguracja jest zrobiona. Jest skalibrowany ekstruder, hotend, kalibracja zrobiona, pit tuning. No i BL Touch, to wszystko jest fajnie poustawiane. Mam też możliwość poziomowania tego stołu, tak jakby synchronizowania tych silników osi Z, żeby przechylać stół w tą i w tą stronę, zależnie od tego, jak on się tam przestawi, co Wam pokażę za chwilę. Tak jak mówiłem, do zrobienia mam jeszcze chłodzenie wydruku. Już wtedy będzie można coś fajnego wydrukować sensownie, ale też muszę na nowo wydrukować te dwa elementy, ponieważ są wydrukowane źle, no i to jest przez to trochę tutaj krzywo i muszę to poprawić. Do tego, zanim będę jakoś bardzo cisnął tą drukarkę, to muszę to poprawić. No ale myślę, że te części już wydrukuję na tej drukarce, jak zrobię to chłodzenie. Także fajnie. Oprócz tego do zrobienia zostało mi poustawiać silniki od osi Z, tak żeby były jak najbardziej w osi z tymi nakrętkami przykręconymi do stołu. Z tym, że to też sprawdzę dopiero jak już wszystko będzie zakończone. Zobaczę, czy występuje jakiś efekt Z-wobble, czy coś takiego, co zmusiłoby mnie do zrobienia tego prędzej czy później. Jeżeli okaże się, że nic takiego nie występuje, to pewnie z tymi silnikami się nie będę bardziej bawił, bo i tak są ustawione całkiem nieźle. No dobrze, także tutaj myślę, że nie ma co za dużo pokazywać. Przejdziemy sobie teraz do komputera. Pokażę Wam, jak wygląda menu Dueta. Opowiem Wam też trochę o nim, no i pokażę Wam, jak działa to autopoziomowanie, jak wygląda menu tej całej drukarki. No i sprawdzimy sobie, jak szybko nagrzewa się stół do 100 stopni. Poświęcę się dla Was. Teraz jest naprawdę totalny upał, szczególnie jeżeli mam tutaj włączone dwa duże światła i jeszcze włączę ten stół 750W do drukarki. Będę się tutaj gotował. No, ale kiedyś to sprawdzić trzeba. Aha, jeszcze jak słyszeliście na poprzednim filmie z takiego szybkiego testu kinematyki, to działało dość głośno. To przez to, że miałem nie do końca jeszcze ustawione wszystko w duecie jak trzeba. Podczas drukowania to wszystko jest teraz już ciche, ponieważ poprawiłem to, co tam było niezrobione. No, także zapraszam do komputera. No dobrze, witam Państwa z poziomu komputera. To, co teraz widzicie, jest to panel Dueta. Tak właśnie on wygląda. Mamy do niego dostęp dokładnie taki sam jak do Octoprinta, czyli albo przez sieć lokalną, albo jeżeli sobie przekierujemy porty i tak dalej, to możemy mieć też do tego dostęp z zewnątrz, z każdego miejsca, w którym mamy internet, że tak powiem. Jak widzicie, temperatura stołu to 30 stopni, a grzałki to 31. I to nie dlatego, że ostatnio to grzałem, tylko mam tak gorąco w pokoju od tych lamp i tego całego nagrywania, także jest ciepło. Chcę te lampy jak najszybciej wyłączyć, tak więc pokażę Wam coś fajnego, czyli poziomowanie stołu, synchronizacja silników osi Z. Specjalnie teraz rozsynchronizuję je, że tak powiem, przekręcę jeden silnik, żeby ten stół był krzywo. No i jak widzicie, teraz ten stół jest krzywo, więc zanim to wypoziomuję, to muszę schłomować oś Y i X, więc właśnie teraz to zrobię, klikając sobie na te przyciski tutaj. Ale jak widzieliście, za pierwszym razem nie poszło, ponieważ sensorless homing, który tutaj używam, jeszcze nie jest też do końca ustawiony. To będzie jeszcze kalibrowane na koniec. Ale działa i tak przyzwoicie. No i jak to jest ustawione, to mogę sobie schomować oś Z. No i co się teraz dzieje? Najpierw całość jedzie na środek i znajduje 0. Za pomocą BL Toucha. Potem jedzie w okolice lewej śruby i znajduje koordynaty, wysokość, potem jedzie w okolice prawej, też znajduje i uwaga, stół się wyrównuje, magicznie. I na koniec jeszcze raz jest znajdowane 0, ponieważ jeżeli stół był bardzo przekrzywiony, no to ten poziom mógł się trochę zmienić. No i tutaj w duecie nam wyskakuje właśnie takie powiadomienie, jaka była wysokość z lewej, jaka z prawej, jakie tutaj była dewiacja tego wszystkiego, jaka jest niby później. Można to zrobić jeszcze raz, bo to nie zawsze wychodzi tak idealnie. No i wyskakuje nam, że potem już dewiacja była 0,026. To jest bardzo mało, ale już zauważyłem, że po dwóch takich przejściach jest, no już lepiej nie będzie. No a wystarczy najczęściej tak jedno. Także widzicie, homowanie działa. Jeszcze można coś poprawić, no ale to jak mówię,
dopieszczał będę to wszystko na koniec. Także wyłączyłem teraz lampy, żeby było trochę chłodniej i znajdę jakiś stopper online, który mogę wykorzystać. No i tak, zobaczymy, ile czasu zajmie nagrzanie się stołu, który, przypominam, jest 750-watowy, sterowany przez SSR, oraz hotendu, chociaż hotend chyba nie jest zbyt ciekawy w tym przypadku, bo nie ma tutaj nic wyjątkowego. 40-watowa grzałka na 24V i moim zdaniem grzeje się dość wolno. Dobrze, no to tak, włączam stoper i włączam grzanie na 110 stopni. No i grzałkę też na 235, żeby zobaczyć, co z tego będzie. No i teraz czekanko, zobaczymy, ile to zajmie. Przy okazji mamy taki mały wyścig. Kto będzie pierwszy? Stół czy grzałka? Ewidentnie grzałka. A ja mimo ogromnego upału włączam sobie jeszcze ogromną grzałkę w pokoju. Fantastycznie. Mamy 60 stopni, zajęło to 40 sekund. Przypominam, że stół ma jakieś 30 na 30 cm przynajmniej. 80 stopni zrobił w minutę i 10 sekund. No i mamy 100 stopni, zajęło to minutę i jakieś 48 sekund, także wynik jest moim zdaniem całkiem niezły, szczególnie biorąc pod uwagę rozmiary tego stołu. No i 110 stopni mamy w jakieś 2 minuty i 10 sekund. Moim zdaniem naprawdę dobry wynik. Pozwólcie, że już wyłączę to grzanie, bo się naprawdę tutaj ugotuje całkiem. Ten stół może osiągnąć naprawdę o wiele wyższą temperaturę, z tym, że nie widzę w tej chwili potrzeby, żeby tego sprawdzać. Poza tym, jak już drukarka będzie całkiem zabudowana, to możliwe, że też będzie się to nagrzewało trochę szybciej. No ale jeżeli już, to i tak będzie to raczej niewielka różnica. No dobrze, no to skoro już mamy temperatury zmierzone, no to pokażę Wam ogólnie, jak wygląda to menu Dueta. Nie wiem, czy już mówiłem, ale Duet sam z siebie robi tą stronę. Nie potrzebujemy żadnego dodatkowego oprogramowania, żadnej dodatkowej płytki typu Raspberry Pi plus Octoprint. To wszystko mamy razem w płycie głównej, także jest to naprawdę bardzo wygodne. Oprócz tego, z menu tutaj ustawień możemy po prostu wrzucać pliki bezpośrednio. Czy to nowy soft, czy po prostu też pliki G-Code. I nie trzeba tego podłączać do komputera, kompilować na komputerze systemu i dopiero go flashować, tylko po prostu uploadujemy tu pliki i to się robi automatycznie. Jest to bardzo wygodne, szczególnie jeżeli, tak jak ja, kombinujecie z tymi ustawieniami, szczególnie tymi, które można tylko i wyłącznie zmienić w Madlinie, na przykład kompilując soft. Dalej, mamy tutaj coś takiego jak System Editor. I tutaj mamy wszystkie pliki, takie systemowe, i na przykład mamy taki plik jak HomeX. I teraz jeżeli tutaj wyślemy G-Code, na przykład, który będzie kazał drukarce właśnie zhomować oś X, to wykona się ten kod. I on tutaj jest beta, nie wzorujcie się też na tym. Ja cały czas z tym kombinuję, żeby coś tam osiągnąć. W każdym razie mamy pełną kontrolę nad wszystkimi funkcjami. I zobaczcie, na tej stronie po prostu otwieram ten plik i mogę go edytować. Klikam zapisz i już, nie muszę wgrywać żadnego softu i już te zmiany są wprowadzone. Tak samo konfiguracja całego systemu, czy to kroki, czy ograniczenia osi, jerk, akceleracja, wszystkie takie rzeczy. Na sztywno po prostu wchodzę w ten plik i mogę go edytować i zapisać tak po prostu. Nie muszę wgrywać za każdym razem softu i go kompilować. To jest naprawdę mega opcja, szczególnie po przesiadce z 8-bitowego Marlina. Oprócz tego z takich ciekawych rzeczy możemy sobie definiować makra. Makra mamy tutaj, możemy je dzielić w foldery. I na przykład ja mam tutaj takie makra od BL Toucha. I na przykład mam alarm release plus pin up. I mam tutaj, jej nie chcę tego uruchamiać, tylko chcę to edytować. I mam tutaj jakiś krótki kod, który odpowiada temu zachowaniu. I później tutaj w menu głównym mogę mieć to ustawione. Takie podmenu BL Touch, klikam sobie i co chcę zrobić, na przykład właśnie podnieść ten pin. Klikam i jest. Możemy sobie dodawać jakieś własne funkcje, komendy, które nam ułatwiają kontrolowanie całej maszyny. Tak samo tutaj, zrobiłem sobie takie podmenu do levelowania stołu. Bed level i klikam sobie, że na przykład pojedź w to miejsce, pojedź w to. Nie muszę wpisywać ręcznie tych punktów, tylko po prostu klikam. Głowica w to miejsce podjeżdża, ja sobie tam ustawiam stół. Super, można tutaj naprawdę wykombinować wiele rzeczy. Bardzo fajny jest też przycisk tutaj na górze, Emergency Stop. On się szczególnie przydaje na początku przy konfiguracji tego wszystkiego, szczególnie jeżeli Wam karetka czy coś jedzie gdzieś za daleko i nie chcecie tego popsuć. Klikacie tutaj, restartuje się nagle cały system, cały ruch zostaje zatrzymany, no i koniec. Jest system zresetowany i możemy go kontrolować od początku.
Dalej mamy takie okno jak job status, tutaj możemy zapauzować wydruk, sterować różnymi rzeczami, mamy wszystkie dane, podobnie jak w Octoprincie na temat właśnie drukowania tego, co aktualnie drukujemy. Konsola, G-code, nic nowego, tylko konsola, pliki nasze z wydrukami i możemy je tutaj właśnie zapisywać na karcie, na drugiej, chociaż nie ma slotu, nie wiem jak tutaj jest, ale uploadujemy je sobie tutaj bezpośrednio stąd, wybieramy jakiś plik, możemy sobie też porobić właśnie różne foldery i tak dalej. Dokładnie tak samo jak na Octoprincie, z tym, że to wszystko robi nasza płyta główna drukarki, nie mamy osobnego urządzenia do tego. Makro to już wam pokazywałem, filamenty. Tym się nie bawiłem, ale podejrzewam, że jest to dokładnie coś takiego samego, co również na Octoprincie spotkałem. Możemy sobie nasz filament jakiś dodać i po prostu mając tutaj różne filamenty, możemy sobie dodać na przykład różne nasze szpule, które kupiliśmy. I wtedy podczas druku, jeżeli wszystko jest dobrze skalibrowane, to będziemy mogli wybrać odpowiednią szpulę. No i drukując, komputer właśnie w drukarce będzie śledził, ile materiału z danej szpuli zużył, co z kolei pozwoli nam oszacować, ile go jeszcze na tej szpuli mamy. Też bardzo fajna opcja, mamy wtedy stan w procentach na przykład podany wykorzystania danej szpuli. Bardzo fajna opcja, ale szczerze mówiąc na Octoprincie chwilę z niej korzystałem, a później już mi się nie chciało. Tutaj mamy różne narzędzia, dane na temat drukarki i różne takie opcje. Możemy sobie konfigurować całe to menu, dodawać różne funkcje itd., itd. Więcej wam pewnie jakichś ciekawostek o tym opowiem, jak już sam też w tym dłużej posiedzę. No, także myślę, że to tyle w tym filmie. Wiem, że pewnie czekacie na jakieś wydruki z tego, ale chcę wam zrobić niespodziankę. Chcę wam pokazać taki efekt, który naprawdę zrobi wow. Także poczekam z tym trochę, przynajmniej do momentu, w którym będę miał zrobione chłodzenie wydruku. Teraz pewnie za prędko filmu nie będzie, ponieważ muszę to sensownie zaprojektować i złożyć. I wtedy tak naprawdę już ta drukarka będzie w pewnym sensie skończona, bo będzie drukować. Z tym, że jak mówię, jest jeszcze dużo takich niuansów, które chciałbym poprawić albo dopracować i o tym raczej po prostu powiem na koniec, co tam zostało poprawione. Mam już wstępnie zaprojektowane boki tej drukarki, także niedługo one zostaną też zamówione. Muszę jeszcze pomyśleć o tym, jak w ogóle rozwiązać przód, czyli jakieś sensowne drzwiczki muszę tutaj wymyślić. Nie mam jeszcze na to pomysłu za bardzo. No i przemyśleć też kwestie zabudowy od góry. Mam na to pomysł, wiem jak to zrobię, ale jeszcze chcę to dokładnie też przemyśleć. Myślę, że to tyle w tym filmie. Zapraszam was jak zwykle do zostawienia łapki w górę, jeżeli ten film wam się podobał, albo jeżeli dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Zapraszam was oczywiście do subskrypcji kanału, jeżeli chcecie śledzić ten projekt, jak i inne, które pewnie będę robił albo robię, tylko o nich już nie pamiętam. No i standardowo, jeżeli macie jakieś problemy z drukiem 3D na przykład, to zapraszam was także na grupę Majstry Artka, ponieważ stworzyliśmy już tam naprawdę dużą grupę ludzi, która wymienia się swoimi doświadczeniami i myślę, że rozwiązanie swojego problemu tam na pewno znajdziecie. No, także to tyle w tym filmie. Do usłyszenia. Cześć!